Witam Państwa serdecznie. Chyba wszystkim zależy na szczupłej sylwetce, ale niekoniecznie lubimy chodzić na siłownię. To dosyć kosztowne, a w dodatku czujemy się skrępowani, kiedy inni przyglądają się nam podczas treningu. Od teraz można równie skutecznie ćwiczyć w domu. Tak twierdzi trenerka osobista, którą gościmy dzisiaj w naszym studiu. Ona wie, jak zadbać o dobrą formę i kondycję, nie wychodząc z domu. Oto Daniela, cieszę się, że jesteś tu z nami i zaprezentujesz nam, w jaki sposób trenować we własnych czterech kątach. Witam Cię, Danielo. Witaj, Ralf. Jako fanka aktywności fizycznej pokazujesz ludziom, że można uprawiać sport niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Tak, próbuję zarazić ich pasją, bo wysiłek fizyczny to wspaniała rzecz. Może sprawić dużo przyjemności i ma doskonały efekt uboczny. Po treningu czujemy się dużo lepiej. Jesteśmy sprawniejsi i możemy czuć satysfakcję, że robimy coś dobrego dla swojego ciała. To właśnie będzie tematem naszego programu. Widzę, że masz ze sobą jakieś urządzenie. Tak. Zaraz wypróbujemy tę ławeczkę. Każdemu z nas przyda się odrobina ruchu. Od teraz nie musimy do tego nawet zdejmować dżinsów. Żeby mieć ten wyjątkowy sprzęt w swoim domu, wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu widoczny na ekranie lub złożyć zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.mango.pl. W takim razie proponuję, żebyśmy przeszli już do czynów. Jestem za, ale przedtem powitajmy Maję i Katrin. Tak, mamy przecież ekipę wspierającą. Najpierw trzeba oprzeć na tym kolana. To bardzo proste. Zgadza się. Wystarczy uklęknąć na tych wgłębieniach, które są wyściełane elastycznym tworzywem. Mogę na to wejść, nawet jeśli ważę 100 kg? Jasne. Następnie opieramy przedramiona na tych wałkach. Są miękkie i naprawdę przyjemne w dotyku. Łapiemy dłońmi za uchwyty i już możemy brać się do pracy. To jest pozycja wyjściowa. Żeby rozpocząć ćwiczenie, należy podciągnąć kolana w kierunku łokci. Faktycznie, to proste. A potem znowu je opuścić. Co w ten sposób trenuję? Po pierwsze ćwiczysz brzuch, bo mocno go napinasz, żeby podciągnąć nogi do góry. Dodatkowo wzmacniasz mięśnie pleców, ponieważ musisz je trzymać prosto, oraz mięśnie pośladków, ud i ramion. Wszystkie te części ciała modelują się w trakcie tego jednego ćwiczenia. Powiedz mi, jakie tempo należy sobie narzucić? Czy specjalnie robisz to wolno po to, by mięśnie odczuły tę pracę, a krew dopłynęła do mięśni? Dokładnie. Chodzi o to, żeby poczuć wysiłek. Kiedy wykonujemy powtórzenia za szybko, to trochę się oszukujemy i w rezultacie wykonujemy ćwiczenie połowicznie. Trzeba więc być dokładnym. Tak. Jeśli chcecie mieć jak najlepsze efekty, to należy podciągać kolana do samej góry, jak dacie radę. A potem opuścić maksymalnie na dół. Oczywiście, jeżeli nabierzemy wprawy, to można lekko przyspieszyć, ale równie dobrze można to robić bardzo wolno. Początki bywają trudne. Najgorzej jest się przełamać i w ogóle zacząć. Przy muzyce we własnym pokoju albo oglądając telewizję będzie to o wiele prostsze. Mówi się, że pierwsze treningi powinny trwać kilka minut. Z biegiem czasu ich intensywność będzie automatycznie wzrastać. Czy to jest najniższa pozycja, którą można ustawić? Tak. Tutaj znajduje się zawleczka. Jeżeli ją wyciągnę i rozsunę drążek, to widać otwory, dzięki którym możemy zmieniać wysokość naszej ławeczki. Mamy do wyboru kilka możliwych ustawień. Jeżeli się na któryś decydujemy, wystarczy wetknąć zawleczkę z powrotem. Ja wybrałam teraz pozycję trzecią, trudniejszą. Ponieważ jest teraz bardziej stromo, trzeba użyć większej siły, by podciągnąć kolana. Dokładnie, kąt nachylenia znacząco wzrósł. Ale nasza pozycja jest właściwie niezmieniona. Żeby podciągnąć nogi do łokci, będzie trzeba włożyć w to więcej wysiłku. Ja bym sobie pewnie teraz nie poradził. Na pewno dałbyś radę. Chcesz spróbować? Oczywiście. Ciekaw jestem, czy mi się uda. Śmiało. Zapraszam. A więc mówisz, że ćwiczy się tak jak poprzednio. Ustawiam tutaj kolana. I przedramiona. Z przodu. Złap się dłońmi. I teraz po prostu ciągnę nogi w górę. Dokładnie. Jedyną zasadą tego ćwiczenia jest podciąganie kolan do łokci. Czuję różnicę. Robi mi się gorąco. Mięśnie zostają ukrwione, ale nadal mogę ćwiczyć i jest bardzo przyjemnie.
Niedługo będę tak mógł robić bez przerwy. Faktycznie może tak być. Zawsze warto postawić sobie cel i stopniowo podnosić poprzeczkę. Postanawiamy sobie, że na przykład dzisiaj zrobimy 20 powtórzeń, a jutro 30. Można również mierzyć wysiłek w minutach, nastawiając stoper. Trzeba jednak pamiętać, żeby zamierzenia były osiągalne. Wtedy można powolutku i stopniowo rozwijać się, a ćwiczenia będą przyjemne.